bardzo ciężko się streamuje tutaj między tymi kolumnami. No a dopóki mechanizm nie będzie miał, jedna drużyna nie przejmie mechanizmu do końca, punkt nie zostanie przeniesiony. No, wszystko wskazuje na to, że armada jednak. Armada. No i kolejna komnata, w której ciężko będzie obserwować potyczki. No ale zobaczymy. Exclusive już jest w komplecie. Vigrid próbował coś tutaj przeszkadzać, ale Asmoy wciągnął Vigrida w punkt i to zadecydowało o tym, że tak naprawdę Exclusive nie przejęło tego punktu. To chyba nie była najlepsza decyzja, zważywszy na to, że zwykle pojedynki między tymi drużynami są bardzo wyrównane. No i te kilka punktów, które mogli tym wypracować, może okazać się decydujących. Teraz wydaje się, że armada ma przewagę liczebną, ale też nie przekuwa tej przewagi liczebnej na zdobywanie mechanizmu. Iceberg dość przytomnie od tyłu wszedł na pole mechanizmu kosztem życia, no ale przez parę sekund udawało mu się utrzymać punkt w posiadaniu Exclusive. Dwóch tanków z Exclusive próbuje walczyć przeciwko całej armadzie. No cóż, jeżeli ktoś miał wątpliwości, jak to się zakończy, no to właśnie widzieliśmy. Tutaj Exclusive się chyba przegrupowują. I idą całą ekipą. Bardzo dobra tarcza, no ale niestety Impression jak zwykle tutaj przechodzi sam siebie. Bardzo ciężko jest odbić ten konkretny punkt. Szczególnie jak widzimy, że w tych wąskich przejściach obrona przez dobrą, zgraną drużynę jest praktycznie nie do przejścia. Hematogen po raz kolejny wskrzesza sojuszników. Także drużyna niebieskich, armada w tym przypadku w ogóle nie traci czasu na dojście do punktu. A Exclusive no musi raz, że czekać na odrodzenie, dwa, że dostać się do miejsca, w którym się przegrupują, a potem jeszcze próbować dopiero zdobyć punkt. Tutaj jak widzimy już drużyna Exclusive przejmuje mechanizm. Być może pozwoli im to zbliżyć się, może nawet prześcignąć Exclusive w armadę w dążeniu do zwycięstwa. No ale jak widzimy, tu już zainstalowany teleport i Exclusive i armada też raczej niespecjalnie w najsilniejszym składzie, ale jak widzimy dość skutecznie przychodzi i odbija ten punkt. Najpierw eliminacja wszystkich zawodników Exclusive, a potem przejęcie punktu. W sytuacji, w której mają przewagę ponad 100 punktów, mogą sobie pozwolić na to, żeby priorytetem było dla nich eliminacja zawodników drużyny przeciwnej, a dopiero potem przejmowanie punktu. No i znów, Exclusive prawdopodobnie gdzieś się instalują, przegrupowują. Odradzają właściwie, odradzali się. No, ale tym razem idą całą grupą. Idą grupą, wybierają tutaj
przejście tą stroną. Bardzo dobry wbieg. Od razu poszła za tym klątwa, mrożenie, no i tak naprawdę sprawa pozamiatana. Bardzo jestem ciekawy, jak zmieni się gameplay tych finałów w sytuacji, gdy wejdą nowe umiejętności, kiedy tak naprawdę lodowe zostaną bardzo osłabione, a inne klasy będą posiadały dużo nowych, ciekawych zdolności. Leave me alone z hematogenem. Bardzo dobrze sobie radził, a jeszcze jak Liomi doszedł, to już w ogóle cała drużyna Exclusive jest zatrzymywana przez tak naprawdę trzech zawodników armady. No ale nawet oni nie są na tyle silni, żeby przytrzymywać ich w nieskończoność. No i armada tutaj przechodzi do kontrnatarcia. Jeszcze próbują na koniec przejąć mechanizm, ale chyba im się to nie uda. Znów piwnica. No ciekawe, Genius Nagato stanął obok punktu i zaczął niszczyć zupełnie pusty, prawdopodobnie, mortar, zamiast przejmować punkt. To chyba nie była najlepsza decyzja tego zawodnika. I nie wiem, czy z taką grą zasługuje na miano geniusza. No ale cóż. No wydaje się jednak mimo wszystko, że ten mecz też zmierza ku końcowi. Jeszcze nie tym razem. No wydaje się, że najbliższa okazja, żeby Exclusive pokonało armadę, to będzie dopiero jak wejdą nowe umiejętności i być może zmieni się właśnie tutaj gameplay. A jednak, czyli ten mortar porzucony nie był pusty. Albo to jest nowy wybudowany, no niestety ciężko teraz stwierdzić. No raczej nowy, no bo nie podejrzewam Vigrida, żeby porzucał mortar z pociskami. Exclusive też tutaj z mortarem, no ale to już jest troszeczkę za późno i zbyt daleko od punktu, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie. No i mamy koniec. No niestety dzisiejsze mecze były bardzo jednostronne. Nawet ten finał. Choć było widać, że obie drużyny są zgrane i świetnie sobie radzą, to niestety wyglądały pojedynek dość jednostronnie. Oj, zapomniałem statystyk meczowych pokazać. No cóż, trudno. Także myślę, że to wszystko na dzisiaj. Szkoda, że takie mecze, no ale może w przyszłym tygodniu, kiedy będzie rocznicowy wyturniej z okazji 2 lat Panzara w Europie, na który już dzisiaj zapraszam, może wtedy będzie lepiej. Zobaczymy.